jeśli na własnych barkach jego współtowarzysze broni. Jego koledzy z Westerplatte. Jak proszę Państwa spuentować tę historię? To nieproste, ale nie zawsze prawda, którą odkrywamy, musi nam się podobać. To nie znaczy, że w związku z tym, że nam się nie podoba, możemy kłamać lub możemy milczeć. Tym bardziej, że ta prawda, jak sądzę, w niczym nie burzy legendy Westerplatte. Ta legenda jest prawdziwa, ta legenda jest żywa. Rzeczywiście, bronili się 7 dni. Czy jednak historyk może pozwolić na to, aby człowiek, który był przeciwnikiem tej obrony od pierwszego dnia, aby ten człowiek stał się bohaterem tej obrony, pierwszym bohaterem? I czy historia może pozwolić na to, aby człowiek, który był duchem tej obrony, na którego sile, na którego przekonaniu trzymała się cała walka, który zagrzewał do walki żołnierzy, który ich prowadził, jemu wierzono, aby ten człowiek poszedł w zapomnienie? Historia rzadko bywa sprawiedliwa, ale jeśli ma taką szansę, powinno oddać hołd prawdziwym bohaterom, nawet wbrew legendzie. Panie profesorze, warto dodać, że to był pierwszy program, w którym ta teza została publicznie powiedziana, czyli teza, że faktycznym dowódcą był kapitan Dąbrowski na Westerplatte. Ale warto też dodać, że w obecnych publikacjach Dariusz Waliszewski, twórca tego programu, bardzo łagodzi swoje stanowisko i właściwie mówi, że owszem, kapitan Dąbrowski jest niedocenionym bohaterem, ale nie należy ujmować bohaterstwa Sucharskiemu. Też twierdzi, że to jednak on podjął decyzję o kapitulacji, co znaczy, że jednak był dowódcą, no bo to w końcu dowódca podejmuje taką decyzję. No a do tego mamy jeszcze całe zamieszanie wywołane filmem fabularnym, który usiłował dekonstruować legendę Westerplatte, no delikatnie mówiąc, w nie najszczególniej umiejętny sposób. A panie profesorze, właściwie dlaczego jest to taka wielka różnica? Dlaczego wywołuje ta sprawa tak ogromne napięcie i tak ogromną irytację, jeśli chce się ustalić, kto konkretnie był za kapitulacją, kto był za obroną? Przecież przypomnijmy, załoga Westerplatte miała zadanie bronić się 6 godzin. 6-12. Zadanie zostało wykonane. Przed 1 września dowódca został uprzedzony, że plany się zmieniły, że właściwie pomocy nie będzie. Ta obrona, która miała sens, bo była ta placówka, też może warto dodać, była szykowana na zupełnie inną wojnę. Spodziewano się jakiegoś lokalnego konfliktu. W Gdańsku Westerplatte miało przetrwać do momentu wejścia polskich oddziałów interwencyjnych. Już wiadomo, że to się zmienia, że właściwie wojskowy sens tej obrony to jest tylko wiązanie sił nieprzyjaciela, które są zaangażowane. A Niemcy wcale nie chcieli angażować akurat w tym momencie swoich najlepszych i najcenniejszych sił do szturmowania Westerplatte. Więc dlaczego to wzbudza aż tak wielkie emocje informacje o tym, że 2 września major Sucharski wywiesił białą flagę? Po pierwsze, było kilku historyków, publicystów i parę osób, które zbiły swój prywatny kapitał na sprawie Westerplatte. Niejaka pani Górnikiewicz, taka dość obskurna postać. No to jest postać, skoro pan o niej wspomniał, musimy powiedzieć więcej. To jest kadrowy oficer SB, o czym oczywiście nie wiedziano. Osoba wyznaczona do kontrolowania, pilnowania Westerplatczyków, przez nich samych zwana Mateczką, no bo zajmowała się nimi, załatwiała im troskliwie, tam jakieś... Troskliwie, tak, w sensie bytowym bardzo troskliwie. Tak, rozmaite... zasiłki, opiekę medyczną i takie życiowe sprawy, tak, rzeczywiście. Ale trzymała ich ideologicznie, że tak powiem, w ordynku, żeby żaden nie powiedział tego, co nie trzeba. Z drugiej strony... Żeby nie doszło na przykład do jakichś aktów podawania ręki Niemcom tak, broń Boże. Z drugiej strony wspomniany przeze mnie Andrzej Dżyczyński, autor no kiepskiej książki o Sucharskim, ale który broni tutaj swojej nie najlepszej reputacji jako historyka i parę innych osób. No w tej chwili Westerplatte, jak pan powiedział na początku, stały się w ogóle symbolem politycznym, prawda? Ze strony Platformy Obywatelskiej. Tutaj widzę też chęć utrzymania takiego mitu bez skazy. No niestety takich mitów nie ma. Poza tym... Ale czy jest to skaza, że ten dowódca chciał
Któż to? Po wykonaniu zadania oszczędzić swoim żołnierzom ran, śmierci w walce, która z wojskowego punktu widzenia miała sens, tego nie odmawiajmy, ale no, ograniczony. Panie Rafale, pan jest racjonalistą, pan myślę, że lepiej niż ktokolwiek inny zrozumie tę tezę. Dla mnie jest to dramat na miarę tragedii antycznej. Mianowicie dwie racje, które się zderzają i trudno nie przyznać, nie opowiedzieć się i za jedną, i za drugą. Ma rację Sucharski, który twierdzi, że nie ma sensu się bronić, i ma rację Dąbrowski, który twierdzi, że trzeba się bronić. I tutaj po prostu nie ma wyjścia. No, któryś z nich musiał przeforsować swój pogląd bardzo brutalnie, bo z tego co wiemy, Sucharski został po prostu ubezwłasnowolniony, przywiązany pasami do łóżka, internowany niejako. I to nie ujmuje Sucharskiemu moim zdaniem niczego. Tam jest jeszcze sprawa ataku epileptycznego, który prawdopodobnie miał w trakcie bombardowania. W takie szczegóły już może nie wchodźmy, bo to jest nawet mniej ważne. W każdym razie, jak sądzę, Sucharski miał rację, ale rzeczywiście tą obroną, duszą obrony i dowódcą obrony był Dąbrowski. Sprawiedliwość elementarna, historyczna wymaga tego, żeby ulica Sucharskiego dochodziła do placu Dąbrowskiego. I wtedy będzie moim zdaniem wszystko w porządku. Miejmy dwóch bohaterów na Westerplatte. Zastanawiałem się, czy wątek, który na przykład bardzo silnie jest przez Wańkowicza podnoszony w jego książce o Westerplatte, nie miał dla legendy majora Sucharskiego jednak pewnego znaczenia. Myślę o jego pochodzeniu, o tym, że, bo to też można zobaczyć, zderza nam się w postaciach tych dwóch dowódców, no jakby dwa zupełnie różne rodzaje karier wojskowych. Sucharski to jest chłopski syn, to oczywiście jest człowiek z awansu społecznego, natomiast kapitan Dąbrowski, trzeba powiedzieć, zbieżność nazwisk z bohaterem naszego hymnu narodowego nie jest przypadkowa. To jest Dąbrowski z tych Dąbrowskich. Z tych Dąbrowskich oficer w piątym czy szóstym pokoleniu się w Polsce praktycznie nie zdarzało. Syn generała Wojska Polskiego, czyli no, rzecz wstydliwa trochę w PRL-u. Nie do takiej tradycji żeśmy się przyznawali. Tradycja plebejska to jeszcze i owszem, Sucharski, sanacyjny oficer, ale wywodzący się z kurnej chałupy, mógł ujść. Natomiast syn generalski Dąbrowski, trzeba go było schować jak najgłębiej. No, nie nadawał się do propagowania jako narodowy bohater. To zresztą były chyba dwa zupełnie inne charaktery przy okazji. Sucharski zamknięty w sobie, introwertyk, podejrzliwy, chyba niesympatyczny w sumie w gruncie rzeczy, i Dąbrowski, człowiek dość otwarty, umiejący bardzo łatwo nawiązać stosunki towarzyskie, obyte w towarzystwie, chyba o znacznie szerszych horyzontach, mówiąc szczerze, znowu nie umując nic Sucharskiemu. Ja bym tutaj dodał jedną rzecz, bo mówimy tutaj o brązownictwie i o odbrązowianie. Dla mnie z kolei dość niesmaczne są pewne pomysły takich łowców legend za wszelką cenę, którzy usiłują udowodnić już to, że Sucharski był niemieckim agentem, który działał tak, żeby tę Westerplatte właściwie bez walki poddać Niemcom i bez żadnych strat. To nieźle mu się udało, tak, trzeba powiedzieć. Właśnie. Już to człowiekiem szantażowanym z uwagi jakichś tam romansów. No są to pomówienia póki co zupełnie nie udowodnione. Dorzućmy odkrycie z tego sławnego scenariusza Westerplatte, historia prawdziwa, na który po przeczytaniu w doradcy premiera cofnęli dotację państwową. Osobiście uważam, że najzupełniej słusznie, bo też miałem wątpliwą przyjemność ten scenariusz oglądać, ale wywołało to wielkie protesty środowisk twórczych. Tam historia jest mniej więcej taka. Major Sucharski jest nie dość, że tchórzem, to jeszcze homoseksualistą, który załamuje się, bo zabito mu kochanka, jeden z oficerów, którzy, znaczy to nie był oficer, przepraszam, spod oficerów, którzy giną w nalocie, jest w tej roli przedstawiony. Dąbrowski jest fanatykiem, który pijanym by cały czas, właściwie wszyscy są pijani w tym scenariuszu, bo cały czas poza Niemcami, bo Niemców w ogóle nie ma, który bez przerwy terroryzuje tych żołnierzy, właściwie nie wiadomo dlaczego on się chce bronić. Jest to jakaś psychopatyczna postać, która za wszelką cenę chce się bronić. Więc rozumiem, że wątek załamanego homoseksualisty, któremu odstrzelono kochanka, też odłożyć. Ale swoją drogą czytaliśmy chyba inne wersje tego scenariusza, bo ich już jest kilkanaście, on się rozmnaża, pączkuje. W mojej wersji